Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest czwartek w 20 tygodniu zwykłym, w 20 tygodniu w ciągu roku, okresu zwykłego, ale dzisiaj 24 sierpnia przypada święto świętego Bartłomieja apostoła. Bartłomiej jest znany jako Bartłomiej Mateuszowi, Markowi, Łukaszowi, natomiast świętemu Janowi jest znany jako Natanael. I chyba tak właśnie się nazywał, Natanael Bartolomaj, Bartłomiej, Bartłomiej Bartolomaj, czyli syn Tolomaja, tak właśnie się mówiło, na przykład Jezus syn Józefa, Natanael syn Tolomaja. No i stąd się wziął Bartłomiej, Bartolomaj, prawda, syn Tolomaja. I tak stąd najprawdopodobniej ten cały Natanael jest znany właśnie pod dwoma, no niby imionami. Właśnie Janowi jest znany jako Natanael, natomiast Mateuszowi, Markowi, Łukaszowi właśnie jako Bartłomiej, a chodzi o dokładnie tę samą osobę. Prawda, to tak samo jak ksiądz Wojciech i ksiądz Drab. Znaczy, księży Drabów to być może jest więcej niż jeden, być może są też inni o tym samym nazwisku, ale jeżeli się mówi o proboszczu Doboszowic, no to można powiedzieć, że proboszczem w Doboszowicach jest ksiądz Wojciech i proboszczem w Doboszowicach jest ksiądz Drab. No to ktoś zapyta, to co tam jest dwóch proboszczów? Nie, to jest jeden człowiek, Wojciech Drab, tak się nazywa. W każdym razie, no właśnie, apostoł Natanael Bartolomaj, Natanael Bartłomiej, no znany z tego, że umarł obdarty ze skóry. I taka ciekawostka, anegdotka, stąd w naszych kręgach kapłańskich, że się tak wyrażę, Bartłomiej jest czczony jako patron, prawda, wikarych, tak trochę prześmiewczo, że niby taka jest sugestia, prawda, że wikar jest obdzierany ze skóry przez proboszcza. No ja jestem proboszczem, więc trochę śmieję się z samego siebie, trochę nie, bo nie mam wikarego, nie? Więc nie mam kogo obdzierać ze skóry. W każdym razie można takie właśnie obrazy czy figury Bartłomieja czy Natanela spotkać, gdzie właśnie on tam trzyma w ręku swoją własną skórę zdartą z niego. Takie dosyć makabryczne rzeczy. Dobrze, ale idźmy do tekstu. Tekst jest z Ewangelii świętego Jana z pierwszego rozdziału, wiersze 45-51. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Tak, to ta dzisiejsza Ewangelia, takie uwagi wstępne, jeden taki szczegół warty podkreślenia. Zwróćcie uwagę, że Filip nie dyskutuje z Natanaelem, kiedy Natanael próbuje właśnie podważać i zobaczy, w jaki sposób podważać, nie? Że no znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. I teraz zobaczcie, że Natanael nie ma nic merytorycznego do powiedzenia o Jezusie samym w sobie, czy o jego nauce. Nie jest w stanie odnieść się do Jezusa w ogóle bezpośrednio. No to co próbuje podważyć, albo on jest z Nazaretu, nie? On jest z Nazaretu. I zobaczcie, że rzeczywiście my tak funkcjonujemy, że jeżeli jesteśmy zniechęceni, nic nam się nie chce, nie chce nam się ruszyć z miejsca, nie chce nam się w ogóle nic zrobić,
no to właśnie szukamy takich dziwnych właśnie argumentów, nie? Że a, bo ten taki, tamten tasiaki, tego nie ma co słuchać, bo gdzie on się urodził, co to się urodził w jakiejś wiosce, prawda? A ten co ma do zaprezentowania i właściwie właśnie nie zwracamy uwagi na merytorykę, no tylko właśnie konstruujemy sobie, szukamy sobie takich argumentów, które by nas utwierdziły w tym, że nie ruszamy z miejsca. I to jest mądrość Filipa, że zobaczcie, Filip tutaj nie dyskutuje w ogóle, nie wchodzi w dyskusję z takimi dziwnymi argumentami. Natomiast my niestety bardzo często giniemy w dyskusji z takimi dziwacznymi argumentami, z którymi w ogóle nie warto dyskutować. Tylko mówi Filip do Natanaela, mówi chodź i zobacz, spotkaj się, przekonaj się, prawda? No i tutaj właśnie jest mądrość Filipa, nie? No spotkaj się, przekonaj, chodź, zobacz. I właściwie tak naprawdę, jeśli chodzi o tak zwaną ewangelizację, jeżeli my chcemy kogokolwiek zewangelizować, to tak naprawdę jest właśnie tylko jedna metoda, metoda Filipa, metoda opisana przez Jana właśnie pod koniec pierwszego rozdziału, że tam w ogóle jest taki ruch, że tak, najpierw Jan pokazuje swoim uczniom na Jezusa, więc dwóch jego uczniów, być może właśnie Jan, na pewno Andrzej, brat Szymona Piotra, poszli za Jezusem. Później Andrzej przyprowadza do Jezusa swojego brata, żeby brat spotkał Jezusa i w spotkaniu z Jezusem się przekonał. Teraz Filip przyprowadza Natanaela, zachęca do spotkania osobistego. I to właśnie Jan pokazuje jedyną skuteczną metodę ewangelizacji, że ewangelizacja nie polega na jakimś tam intelektualnym przekonywaniu i nie wiadomo czym, tylko właśnie na tym, żeby doprowadzić człowieka do spotkania z Jezusem, żeby człowiek sam się przekonał w tym spotkaniu. Właśnie doprowadzić człowieka do spotkania z żywą Ewangelią, czyli z Jezusem. Żeby człowiek sam doświadczył tego spotkania właśnie. A jak doprowadzić człowieka? To też właśnie trochę mi chodzi po głowie, że odpowiedź jest z dzisiejszej Ewangelii, że cała sztuka polega na tym, żeby pomóc człowiekowi przyjść do Jezusa w prawdzie. My nie spotykamy Jezusa, jesteśmy przekonani, że Go nie ma z nami, że jesteśmy tutaj sami, że Bóg nas zostawił, czy jest gdzie indziej, w jakimś tam raju, a my jesteśmy poza rajem, oddzieleni od Niego. Jesteśmy przekonani o tym, że Bóg milczy, że nie odpowiada, nie wysłuchuje naszych próśb i w ogóle jest jakiś taki nieobecny, no bo się bez przerwy z Nim rozmijamy. Nie dochodzimy do spotkania z Nim. A dlaczego nie dochodzimy do spotkania z Nim? Bo się ciągle ukrywamy, tak jak Adam właśnie. Zobaczcie fiasko tego fundamentalnego spotkania po grzechu pierworodnym. Że Bóg wyszedł Adamowi naprzeciw, tylko że Adam się bez przerwy ukrywał. Zwalał winę na Ewę, dyskutował, ukrywał się, nie dał się spotkać. A teraz Bóg przychodzi w Jezusie spotkać mnie takiego, jaki jestem i dopóki ja nie stanę przed Nim taki, jaki jestem, to się nie spotkamy. Dopóki ja coś tam udaję, kombinuję, chowam się na plus, czy chowam się na minus, różne cyrki uprawiam, no to właśnie to nie zadziała. I teraz tak naprawdę, no przynajmniej ja tak z ludźmi próbuję pracować, że próbuję przyjść z człowiekiem do Jezusa w prawdzie, no właśnie z tym, o co tak naprawdę chodzi. Żeby człowieka wyprowadzić z jakiejś tam sieci zasłon, fałszywych wyobrażeń, różnych takich rzeczy, i żeby doprowadzić człowieka do spotkania z Jezusem właśnie w prawdzie, dokładnie z tym, o co chodzi, żeby się przyznać do Jezusa, do tego, o co tak naprawdę chodzi. I wtedy rzeczywiście doświadczymy tego spotkania, wtedy naprawdę doświadczymy tego spotkania. I zobaczcie, że tak to działa właśnie w dzisiejszej Ewangelii. I tu jest po pierwsze właśnie ta mądrość Filipa, nie? No chodź i zobacz, nie? No spotkaj się, przekonaj się, nie? Że Filip nie dyskutuje z takimi właśnie wątłymi argumentami, z którymi nawet nie ma co dyskutować. Chodź i zobacz, spotkaj, przekonaj się. Byłeś, widziałeś, spotkałeś, no to nie wiesz, o czym mówisz, nie? Właśnie. Natomiast my lubimy różne takie gierki intelektualne właśnie dlatego, że te gierki intelektualne to nas do niczego nie zobowiązują. Ostatecznie nie ruszamy z miejsca, mamy komfort, że coś tam zrobiliśmy, podyskutowaliśmy sobie, nie?
gdzieś tam właśnie pokonstruowaliśmy jakieś właśnie takie rzeczy intelektualne. No i dobra, i każdy wraca do siebie, nie? I nic się nie zmienia. Jest takie miejsce właśnie w Ewangelii Świętego Jana, kiedy właśnie członkowie Sanhedrynu tam coś dyskutują na temat Jezusa, Nikodem tam próbuje ich troszeczkę przekonać. Właśnie ten, który się wybrał spotkać Jezusa, doświadczył spotkania z Nim, to właśnie też ich próbuje namówić, że spotkajcie się, no nasze prawo nie osądza nikogo, dopóki człowieka nie spotka, nie pozna i tak dalej. No spotkajcie się, no przekonajcie się. Nie, po co, nie? I każdy wraca do siebie. Jest ciekawe zakończenie tej sceny. I każdy wraca do siebie. Nikt nie rusza z miejsca, nic się nie zmienia, prawda? No i my tak właśnie lubimy, nie? Takie gierki intelektualne, które w gruncie rzeczy usprawiedliwiają to, że ja się nie ruszam z miejsca. Natomiast właśnie zobaczę, co się dzieje w dzisiejszej Ewangelii. Ja przyznam szczerze, że tak jak analizuję, jak się zastanawiam, jak dzisiaj się tak jakoś pochyliłem nad tą dzisiejszą Ewangelią, trochę się modliłem, tak jak umiałem, to taka przyszła do mnie taka idea o tym Natanaelu nieszczęsnym dzisiejszym, że on trochę chyba miał problem z akceptacją siebie. Można mnie oskarżyć, że psychologizuje, ale zobaczcie, co się dzieje, że jego pierwsza reakcja, nie? Że czy może być coś dobrego z Nazaretu. Że to jest bardzo charakterystyczne, że jeżeli człowiek ma problemy z akceptacją siebie, z dostrzeżeniem swojej prawdziwej wartości, jeżeli człowiek jest niezadowolony z siebie samego, nie bardzo może ze sobą wytrzymać, to na 200% będzie mu trudno wytrzymać z innymi. Zobaczcie, że pierwszy skutek grzechu pierworodnego jest taki, że ludzie zaczynają budować dystans między sobą, ukrywać się przed sobą, wstydzić się siebie. Wstydzą się siebie, no dlaczego? No dlatego, że upadło moje poczucie wartości, ja nie mogę za bardzo znieść samego siebie, tak? Dlatego trudno mi znieść drugiego człowieka. Im bardziej nie mogę znieść siebie, tym bardziej będę krytykancki wobec innych. Tym bardziej właśnie będę miał takie podejście, że to wszystko barachło, to w ogóle nie wiadomo co, nie? Im trudniej mi jest sobie poradzić ze sobą. I prawdę mówiąc, jak ja się tak przyglądam przez te moje ponad 20 lat bycia księdzem, to tak widzę, że to jest właśnie cel Złego Ducha. No i właśnie to widzę w Piśmie Świętym. Że celem nie jest grzech. Grzech jest środkiem, ale środkiem w gruncie rzeczy niekoniecznym do tego, żeby właśnie osiągnąć taki stan człowieka, żebym ja nie mógł znieść siebie, nie mógł wytrzymać ze sobą i żebym wiecznie przed sobą uciekał. Uciekał właśnie w przyjemności, uciekał w jakieś tam zdobywanie czegoś nie wiadomo czego, uciekał czasami w jakieś nałogi, uciekał w jakieś obłąkańcze kariery. No w każdym razie, żebym ja się, broń Boże, nie chciał spotkać sam ze sobą, prawda? Żebym w żaden sposób, właśnie tu jest to, co mówiłem o tych gierkach intelektualnych, że to jest też jeden ze sposobów na to, żebym ja się ostatecznie nie spotkał ze sobą. Żebym ja się nie zmierzył ze sobą samym, bo nie potrafię znieść tego, co we mnie siedzi. I stąd będę właśnie taki krytykanski, czepialski i właśnie taki trochę natanaelowy, że co to taki Nazaret, co to tam może być, co dobrego z Nazaretu. I to jakby właśnie mi pobrzmiewa tym stanem człowieka po grzechu pierworodnym, właśnie tym wstydzeniem się samego siebie, że ja za bardzo nie potrafię znieść siebie, jest mi źle ze sobą samym. I zobaczcie, metoda jest sprytna, bo jeżeli uda się doprowadzić do tego, że jest mi źle ze sobą samym, to będzie straszna bieda, bo gdziekolwiek ja nie pójdę, gdziekolwiek nie ucieknę, to zabiorę samego siebie. Nawet jak przejdę przez bramę śmierci, wejdę w wieczność, to dalej zabiorę ze sobą siebie. Właśnie, jeżeli ja jestem niepogodzony ze sobą, nie bardzo potrafię znieść siebie, to w wieczności już nie będzie gdzie uciekać, już nie będzie w co uciekać, już nie da rady się nie zmierzyć ze sobą. Właśnie, to co powiedział Jezus, że wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. To jakoś tak mam tendencję to rozumieć w ten sposób, że to, co zostanie niezałatwione, no to zostanie niezałatwione. To, co zostanie załatwione, to zostanie załatwione. Że to nie jest tak, że przechodzisz przez śmierć i nagle wszystko pryska, jak bańka mydlana, jest idealnie. Śmierć człowieka nie zmienia. No, dalej jestem taki, jaki jestem, noszę w sobie to, co noszę.
Śmierć obiera mnie z ciała, ale wnętrze pozostaje i wszystko, co jest niezałatwione w moim wnętrzu, to zostaje niezałatwione na wieki. Właśnie w tym jest wielki problem, nie? I zobaczcie, że to tak działa, doprowadzić człowieka do tak potężnego niepogodzenia się z życiem, ze sobą, ze wszystkim, że człowiek chciał uciec na przykład w samobójstwo. Właśnie. I jeżeli taki człowiek ucieknie w samobójstwo, no to właśnie przeniesie przez bramę śmierci, no dokładnie ten stan niepogodzenia się, w jakim jest. I to jest wielki problem. To jest problem wieczny, nie? I teraz jak tu pomóc takiemu człowiekowi? Na szczęście jest modlitwa za zmarłych. W każdym razie, wracając do Natanaela, to mi tu to pobrzmiewa trochę. I właśnie gdzie jest wielkość Natanaela w tym wszystkim? Że z jednej strony jest to takie głębokie niepogodzenie się. Niepogodzenie się ze sobą, które skutkuje właśnie takim niepogodzeniem się trochę z ludźmi, nie? A z drugiej strony wydaje się, że Natanael, znaczy nie wydaje się, no, jakby rozmowa Natanaela z Jezusem to pokazuje, że Natanael dokonał czegoś wielkiego pod drzewem figowym, dokonał jakiegoś otwarcia się przed Bogiem. Właśnie spotkał Boga twarzą w twarz, właśnie w tym sensie, że wreszcie otworzył się i przyznał się do prawdy przed Bogiem. Że stanął w prawdzie przed Bogiem, przestał cokolwiek sobie ukrywać, przestał ukrywać to, że nie radzę sobie ze sobą, że nie lubię siebie, że to tamto i owam to we mnie mi przeszkadza i nie mogę sobie z tym poradzić, nie mogę tego znieść. To mi trochę właśnie tutaj przypomina się święty Paweł z jego słynnym ościeniem, że wreszcie nie wytrzymał, wybuchł do Jezusa z tym ościeniem, że tam próbował się szarpać z tym ościeniem na wszelkie sposoby, wreszcie wybuchł do Jezusa. I to właśnie Bóg czasami w ten sposób doprowadza właśnie do tej sytuacji, której pragnie. Żebym ja wreszcie przyznał się do prawdy. Że prawda jest taka, że to nie chodzi o to, że ja nie mogę wytrzymać ze światem, że nie mogę wytrzymać z ludźmi, że wszystko jest źle, że wszyscy są źli. Najgłębsza prawda jest taka, że ja po pierwsze nie mogę wytrzymać ze sobą. No i powiedzmy ze swoim życiem, ale przede wszystkim ze sobą. Że największa prawda jest taka, że ja nie mogę wytrzymać z tym, co noszę w sobie. I dlatego próbuję się oślepić właśnie rozważaniami, jacy to wszyscy są źli, jacy to wszyscy mają problem, prawda? Bo nie chcę spotkać się ze sobą, bo nie mogę wytrzymać ze sobą tak naprawdę. I że ciągle różnymi metodami od siebie uciekam. Właśnie, a nie mogę wytrzymać ze sobą, bo odkryłem, że nie jestem taki jak Bóg. I to odkrycie jest straszliwe dla nas, bo myśmy po to zostali stworzeni, żeby być jak Bóg. I teraz w Jezusie Bóg przychodzi godzić nas po pierwsze ze sobą samym, prawda? I takiego Boga Natanael odkrywa w Jezusie. Boga, do którego właśnie przyznał się ostatecznie do całej prawdy. Nie zostawił w sobie żadnego podstępu, jak to mówi Jezus. Nie? Jest takie słowo greckie dolos. Podstęp, oszustwo, jakiś właśnie taki haczyk, nie? Prawda, że słuchajcie, wszystko, co zostanie ukryte przed Bogiem, co zostanie niewypowiedziane przed Bogiem, to wszystko jest hakiem na nas, hakiem dla złego ducha, za który to zły duch może za ten hak pociągać i który powoduje taki hak, że może mnie zły duch prowokować do tego, co on chce, żebym robił. Każda rzecz, do której nie dopuściłem Boga w sobie, w moim życiu, do której nie dopuszczam Boga, jest pułapką na mnie, jest takim hakiem rzeźnickim, na którym wiszę. Że dopiero totalna szczerość, otwarcie przed Bogiem, otwarcie totalne w sakramencie pokuty, otwarcie swojego życia, żeby każda sytuacja była prześwietlona obecnością Boga, otwarcie swojego wnętrza, dopiero wtedy zaczyna to funkcjonować. Natomiast zobaczcie, ile jest sytuacji w naszym życiu, do których my za bardzo Jezusa nie chcemy dopuścić, w których nie chcemy dopuścić do królowania Jezusa. Natanael nazywa Jezusa królem Izraela. Właśnie zobaczcie, ile jest sytuacji, właśnie, których wolelibyśmy, żeby Jezus tutaj się nie wtrącał, bo wiemy, że w gruncie rzeczy, gdyby Jezusa tutaj wpuścić, to trzeba by to inaczej poukładać. A nam z jakiegoś powodu pasuje, żeby to właśnie funkcjonowało tak, a nie inaczej. Nie? Tak, a nie inaczej. Zobaczcie, ile rzeczy jest w nas, w naszych relacjach, w naszych zajęciach, w naszej pracy nawet. Nie?
że my odmawiamy królowania Jezusowi właśnie w imię jakichś tam rzeczy egoistycznych, w imię jakichś tam celów doczesnych, prawda? No, warto się temu przyjrzeć, ile jest takich haków na nas. Każda taka rzecz, gdzie Jezus nie jest królem, nie? Gdzie Jezus nie jest królem, jest hakiem rzeźniczym, na którym wiszę. A co to znaczy, że Jezus nie jest królem? To znaczy, że Jezus nie prowadzi tutaj, że tu jest po mojemu, nie po Jezusowemu. Właśnie, natomiast Natanael właśnie przekonuje się w tym spotkaniu pod drzewem figowym, przekonał się, jaki jest Bóg, że mogę mu powiedzieć prawdę o tym wszystkim, czego sam znieść nie mogę w sobie, w swoim życiu. I okazuje się, że Bóg tego nie potępia, nie niszczy mnie, nie sądzi, nie wymierza kary, tylko przychodzi po to, żeby mi pomóc. Poznał prawdziwego Boga właśnie w reakcji na to wszystko, z czym ja sobie jako człowiek nie radzę, przede wszystkim w sobie. Odsłonił się przed Bogiem i tak spotkał prawdziwego Boga. Natomiast dopóki się nie odsłonimy jak Natanael, to nie mamy szans spotkać Boga, bo Bóg przychodzi do mnie, a nie do kłamstwa o mnie. Bóg przychodzi do mnie, a nie do masek, które nakładam. Te maski mogą być różne, tak jak mówiłem, na plus i na minus. Mogę się poniżać, mogę się wywyższać. To wszystko są maski. Chodzi o to, żeby stanąć w prawdzie, w takiej prawdzie, że prawdzie. Ja też sam na sobie doświadczyłem największych spotkań, największego działania Boga doświadczyłem właśnie wtedy, kiedy się otworzyłem przed Bogiem, tak jak Natanael. Nawet jeżeli to otwarcie polegało na tym, to mówię z głębi własnego doświadczenia, że wykrzyczałem Bogu wszystkie moje żale i pretensje. Tak. I doświadczyłem Boga, który jest miłością. Boga, który wziął na siebie wszystkie moje żale i pretensje, wszystkie moje słabości, wszystkie moje ciemności, wziął na siebie prawdę o mnie i pokazał mi, że On potrafi mnie kochać właśnie takiego, którego ja nie potrafię mnie kochać. I tak można się od Niego zarazić miłością, która wszystko leczy, składa, miłością, która jedna człowieka, jedna właśnie z Bogiem, jedna ze sobą samym, a ponieważ jestem wreszcie pojednany z Bogiem i ze sobą, to nagle mi przestają przeszkadzać inni ludzie, nagle odkrywam, że jestem pojednany z innymi. I właśnie to mi pobrzmiewa, kiedy Natanael mówi o Jezusie, że jest królem Izraela, Synem Bożym. Że zobaczcie, w psalmach jest taka idea, że Izrael oczekuje na króla, który będzie Synem Boga. Nie? Synem Boga, co to znaczy Synem Boga? Że poprowadzi Izrael drogą Boga. Nie? Sam będzie szedł drogą Boga, poprowadzi Izrael drogą Boga. Dlaczego drogą Boga? Zobaczcie, że Bóg chciał być królem Izraela, wyłącznym królem Izraela. Izraelici długi czas nie mieli króla w rozumieniu takim jak okoliczne narody. Bóg był królem Izraela. W jakim sensie? Że Bóg cierpliwie na pustyni próbował nauczyć Izraelitów takich relacji i takiego życia wspólnego, żeby żyli razem w radości, że są razem. A Izraelici to zagubili i to piętnowali ciągle prorocy, właśnie tą niesprawiedliwość społeczną. Że zobaczcie, to było ściśle związane u proroków. Odejście od Jahwe i natychmiast się pojawia niesprawiedliwość społeczna, podłe wzajemne traktowanie. I teraz to marzenie, żeby Bóg na nowo stał się naszym królem, że pokazał nam taką drogę życia, nauczył nas takiej drogi życia, żebyśmy przestali się krzywdzić, zaczęli mieć radość z tego, że jesteśmy razem. Z radość z tego. I to jest cel Boga. My jesteśmy zaproszeni do bycia razem aż na wieki, bo Bóg jest wielkim razem. I Bóg chce nas nauczyć tego razem. Radości bycia razem. Radości bycia razem, a nie takiego bycia razem, że jeden drugiego zjada i pożera, jak mówi święty Paweł. Ale to się zaczyna od pojednania z Bogiem i ze sobą samym. To pojednanie z drugim człowiekiem jest jakby skutkiem tego procesu. Procesu, który się zaczyna ode mnie. Natomiast my się strasznie angażujemy we wszystko, tylko właśnie nie w załatwienie tego, co dotyczy mnie. Bo dzieci, proszę księdza, bo mąż, bo żona, bo sąsiad, bo synowa, bo nie wiadomo kto. Ja mówię, dobrze, a ty. No ale to oni. Nie, zacznijmy od ciebie. Nie? Zacznijmy od ciebie. Zawsze się wszystko zaczyna ode mnie. Ja mogę do końca życia, prawda, szarpać się o zmianę świata, ale jeżeli nie zacznę od siebie, to nigdy nic nie zafunkcjonuje. I właśnie o to chodzi, nie? Żeby
żeby rozpoznać w Jezusie tego, który przychodzi nas wreszcie pojednać, każdego z nas pojednać ze sobą samym i w konsekwencji doprowadzić nas do pojednania pomiędzy sobą, Dlatego Syn Boży, dlatego Król Izraela, właśnie ten wymarzony Król Izraela, który będzie Synem Boga, który będzie tak doskonale znał Boga, że właśnie nas nauczy właśnie tej tajemnicy Boga, którą jest miłość. I teraz widzicie, Jezus objawia się jako Bóg z nami, właśnie wbrew naszym przekonaniom, bo dlaczego my uważamy, że Boga nie ma z nami, bo my uważamy, że nie da się z nami wytrzymać. Dlatego w ogóle nam do głowy nie przyjdzie, że Bóg mógłby być z nami, bo przecież z nami nie da się wytrzymać, ze mną nie da się wytrzymać, przecież ja cały czas uciekam od spotkania ze sobą. Właśnie, i teraz zobaczcie, ta drabina, nie? Ten sen Jakubowy, Jakub, kiedy uciekał przed Ezawem, śnił o drabinie sięgającej nieba, na szczycie której stoi Bóg, nie? Że chętnie bym uciekł z tego świata, z tej ziemi do nieba. Chętnie bym uciekł od Ezawa, od siebie, od wszystkiego, prawda? Bo już znieść tego nie mogę. Z jednej strony niby okazałem się sprytny, oszukałem Ezawa, oszukałem ojca, skradłem błogosławieństwo. Teraz ponoszę konsekwencje tego mojego rzekomego sprytu i nie mogę znieść tego, co zrobiłem, prawda? I najchętniej bym zwiał od siebie, od wszystkiego, właśnie do jakiegoś mitycznego nieba. Okazuje się, że nie ma takiej drabiny. Jest drabina odwrotna, po której Bóg schodzi do nas, jest pomiędzy nami. I okazuje się, że wyjście nie jest tym, żeby uciec gdzieś od siebie, od wszystkich, od wszystkiego, od skutków tego, co narobiłem, prawda? Być może to jest problem Natanaela, że podobnie jak Jakub narobił bigosu i potem nie mógł znieść siebie. Zobaczcie, że to jest bardzo częsty problem, że my kogoś tam nienawidzimy i w ogóle, bo niby nas skrzywdził, ale tak naprawdę w głębi serca to nienawidzimy siebie, że w ogóle weszliśmy w relację z tym człowiekiem i że w ogóle daliśmy się skrzywdzić. I że tak naprawdę mamy świadomość, że to były nasze decyzje i nie możemy znieść tego, że ja podjąłem takie właśnie decyzje, które okazały się marne w skutkach. Najchętniej bym uciekł od wszystkiego, nie? Najchętniej bym wszystko skasował, zaczął od nowa. A tu Bóg w Jezusie pokazuje, że to wcale nie jest wyjście, że wyjście jest jakie, nie? Że wyjście jest odkryć, że właśnie z tym wszystkim, z całą prawdą o sobie, z całym żalem do siebie, z poczuciem winy, właśnie z całym tym pragnieniem, żeby uciec od samego siebie, że właśnie tak jestem wart dalej miłości, że dalej jestem wart miłości, prawda? I dopiero im głębiej o tym się przekonam, że ja niedoskonały, popełniający błędy, upadający, podejmujący nieraz złe decyzje, ja, który bywam naiwny i który daje się wprowadzić w kanał i w ogóle, i taki właśnie jestem wart miłości Boga, wart tego, żeby schodzić do mnie, żeby Bóg do mnie schodził, był ze mną. Jestem wart tego, żeby być ze mną. Dopiero kiedy to odkryję, to się uspokoję wobec innych ludzi, że oni też są małostkowi, też bywają naiwni, też popełniają błędy, podejmują złe decyzje. Wreszcie się uspokoję. Jak po pierwsze ja odkryję, że taki, jaki jestem, właśnie z tą całą moją małostkowością, ze złymi decyzjami, które podjąłem, prawda, z moją naiwnością, z moimi ograniczeniami i tak dalej, z moimi oszczeniami, jestem wart miłości. Kiedy dam się poznać Bogu, i w tym poznaniu odkryjesz, co wart miłości. Kiedy się przyznam do tego, co jest rzeczywiście prawdą we mnie. Kiedy się przyznam, że tak naprawdę ostatecznie znieść siebie nie mogę. Bo im więcej jest we mnie nienawiści do innych ludzi, tym bardziej to oznacza, że znieść siebie nie mogę. I dopiero kiedy przyznam się, że znieść siebie nie mogę, bo to tamto i owamto, i tak naprawdę to największy żal mam do samego siebie, dopiero wtedy odkryję, że właśnie taki jestem kochany, że taki jestem miłowany. Właśnie, i żeby o tym dać się przekonać. My możemy, my ludzie możemy też dawać sobie takie doświadczenie, tylko życzę z tym, żeby to zauważyć i docenić, że ktoś przyszedł i potrafi mnie szanować i kochać, chociaż popełniłem w życiu jakieś błędy, podjąłem złe decyzje, okazałem się naiwny. Chociaż mam swoje ograniczenia i słabości, to ktoś mi pokazuje, że właśnie taki jestem wart miłości. To jest najważniejsze. To dopiero człowieka leczy. To dopiero człowieka godzi ze sobą. Nie? Miłość Jezusa, która się odbija w Jego uczniach.
Właśnie, którzy wciąż sobie dają takie doświadczenie, że chociaż upadłeś, chociaż nie wyszło, ty jesteś wart miłości. Dlaczego? No bo to czerpiemy z Jezusa, z Boga z nami. Boga, który pokazuje, że właśnie z takimi chce być. Że nie ma drabiny, po której my moglibyśmy uciec od siebie. Jest drabina, po której Bóg przychodzi do nas, właśnie tu, tu gdzie jesteśmy. Tu, do tego miejsca, gdzie jesteśmy. Tu, w tym miejscu, gdzie jestem. W tym miejscu chcę mnie spotykać. Weź, to jest ten okrzyk Boga. Gdzie jesteś, Adamie? Stań, zatrzymaj się, przestań uciekać. Zatrzymaj się w miejscu. Opowiedz mi o tym miejscu. Opowiedz mi o miejscu, w którym się znalazłeś. O tym, co czujesz, co przeżywasz, co się dzieje w twoim sercu. Opowiedz mi o tym. Ja chcę w to wejść. Tylko, że Adam tego nie dostrzegł, nie zrozumiał, prawda? Gdzieś dalej uciekał, chował się i w ogóle. I tu właśnie to jest ta sztuka. Zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Opowiedz mi prawdę o tym, co się dzieje w twoim sercu. I pozwól mi odpowiedzieć na tą prawdę, a wtedy poznasz prawdziwą miłość. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.